I moi drodzy, trzymajcie kciuki, bo jeśli się uda, to to będzie pierwszy raz, jak przejdziemy Elysium. Więc ruszamy. Czas na... No, halo, Hades, cicho tam. Czas na grzybogranie, moi drodzy, i witam was. Ojcze, zaprzestań. Pozwólcie, że od niego chyba jednak odejdę. Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hadesa, moi drodzy. Wracamy, moi drodzy, do tej seryjki po dłuższym czasie, zdecydowanie dłuższym czasie nieobecności, ponieważ dopiero co miał okazję wyjść Hades 2, a w związku z tym chciałbym wrócić również do jedynki, ponieważ ją nieco zostawiliśmy, a chciałbym, kurczę, do niej wrócić, pobawić się tutaj w niej nieco i zobaczyć, porównywać sobie w międzyczasie, jak wygląda jedynka z dwójką, no i przy okazji postarać się ukończyć przede wszystkim jedynkę. Mniej więcej pamiętam, na czym byliśmy. Wiem, że na pewno już byłem przeszykowany do tego, żeby ruszyć na wyprawę. Mamy tego samego handlarza z tego, co tutaj widzę. I tak samo za klucze możemy tutaj dostawać nektary u niego, tylko potrzebujemy właśnie ten. Więc jako tako ten system zarabiania tutaj i kupowania rzeczy jest w miarę podobny co tam, ale nie do końca jestem pewien, jak to będzie wyglądało później. Więc zobaczymy. Co tutaj masz? Co chcesz mi powiedzieć? Okej. Okay. Ma to jak najbardziej sens. My mamy rękawice. Z tego co pamiętam, z rękawicami nie było łatwo. Jednakże chciałbym spróbować czegoś innego. Pobawmy się włócznią, bo chcę mniej więcej próbować robić sobie w miarę podobny tryb walki, tak jak robimy to w przypadku naszej ukochanej Melinoe. Mamy tartar oczywiście. Mamy dar od Artemidy. Dobra, dary Artemidy. Zobaczmy, co ona tutaj ma ciekawego. Wybierz jeden. Śmiertelne uderzenie. Atak jest mocniejszy i ma 15% szans na zadanie uderzenia krytycznego. Śmiertelny wymach. Atak specjalny jest mocniejszy i ma 20% szans na uderzenie krytyczne. Celny strzał. Wystrzał wyszukuje przeciwników i ma 10% szans na zadanie uderzenia krytycznego. Myślę, że weźmiemy sobie to śmiertelne uderzenie, żeby mieć tutaj jednak podstawowe ataki troszkę mocniejsze. I muszę pamiętać, żeby tutaj niszczyć te rzeczy. Okej, okay, tutaj widzę, mamy ten dzbanecznik, który całkowicie tutaj oczywiście nam może przeszkadzać. Ale dobra, już jest w miarę okej. Okay. Lećmy dalej. Zdecydowanie wygląd tych plan się różni. Okej, okay, całkiem ładne obrażenia im tutaj zadajemy. Muszę przyznać. Podoba mi się fakt, ilekroć mamy te widoczki na tych planszach, bo one są cudowne. Dobra, pozbądźmy się tego tutaj, bo nie chcemy na wszelki wypadek, żeby coś się tutaj stało. Aż szlak by to... Nieładnie. Nieładnie mnie pouderzali. Dobra, mamy wzmocnionko, więc jak najbardziej cudnie, bo będziemy mogli sobie ulepszyć dar od Artemidy od razu, tak naprawdę. Dobra, odpalmy sobie te tutaj bombki od tego. Okej, okay, to poszło szybko. Oczywiście od razu śmiertelne uderzenie, bo niczego innego tutaj nie mamy. I lećmy dalej. Pędźmy jak burza, co by nam tutaj nie schodziło za długo. Widzę, że będziemy mieli ten... od naszego Boga Chaosu tutaj dostępne ulepszonko jakieś. Zdecydowanie nie widzę, żeby nasi przeciwnicy tutaj mieli pancerz i podoba mi się fakt, zapomniałem kompletnie o tym, że w tej grze mieliśmy coś takiego jak uderzenie od tyłu.
Zobaczmy, co ciekawego tam się kryje. Chaos. Czy chcemy podarować chaosowi tutaj podarek? Nie jestem pewien, czy ja miałem od chaosa rzecz. Czy ja mogę jakoś... O, pod Q miałem ten. Pod Q też miałem taki atak, okej. Jak ja mogłem sprawdzić? Okej, pod C. Bogowie Olimpiu, Olimpu, podziemia, piekielne oręża. Artefakty. Krwawnik? Nie, to nie o to chodzi. Ja bym chciał zobaczyć, chtoniczni bogowie. No dobra, tak też możemy. Chaosowi dawaliśmy. Temu dawaliśmy, Thanatosowi, Charonowi. Czy komu się dawaliśmy? Tutaj widzę, że jeśli chodzi o Hadesa, to gdybyśmy mu dali coś jeszcze, to mamy jakiś, widzę, symbol tutaj tego. Innych jeszcze nie dawaliśmy, okej. Okay. A jeśli chodzi o typowo wszystkich bogów tutaj naszych, Artemidę dostawała od nas, Ares, Hermes, mamy jeszcze nieodkrytą jedną osobę. Okej. Okay. Czy Nyx byśmy potrzebowali dać? To w takim razie nie dajemy tutaj. She isn't my birth mother, no, but she is like a mother to me. Do you know her? Oh, I know the goddess Nyx quite well, of course. Though it has been a while since we last communicated, and I fear, I was not the charitable sort back then. It is my hope that Nyx is faring well. Raczej tak. Co my tutaj mamy? Śliskie uderzenie. Przez 13,5 sekundy nie możesz zbierać barwników przez następującą ilość potyczek. Następnie atak zadaje 39 plus obrażeń. To jest super tak naprawdę. Zmącony wymach. Ale tutaj widzę, że wybór Moir. Jedna z przepowiedni na liście Moir wskazuje, że to wybierzesz. Atak specjalny zadaje ten. Musisz stawić czoła większej ilości wrogów plus 49% przez następującą standardowych potyczek 3. Gdy używasz wystrzału przez następującą liczbę potyczek. Dobra, weźmiemy to wyjątkowo tylko i wyłącznie dlatego, że tamte mamy od tych. Od właśnie przepowiedni, więc weźmy to. I chodźmy po kluczyk. No, jest postawa, faktycznie. Przewróćmy sobie HP. Całe szczęście pamiętam, że to nam przywracało HP-ki. I co my tu mamy? Sklep Charona albo mamy dar od Artemidy. Wójdźmy jeszcze znowu w kolejny dar od Artemidy. Dobra, pięknie, ładnie jak na razie. Szmendy małe. Ale dobra, już pójdzie łatwo. Co my tu mamy? Celny wystrzał, wsparcie Artemidy. Tutaj też mamy wybór Moir kolejny. Wsparcie, uwalnia polującą strzałę plus 35% szans na strzał krytyczny. Obrażenie strzały 120, bonus pełnego wskaźnika 10 strzał. Wspierający ostrzał, po użyciu wystrzału lub trafieniu wroga atakiem lub atakiem specjalnym, wystrzyj poszukującą strzałę. Weźmy to! Skoro Moiry nam na to wskazują, to niech będzie. Tak, wziąłem to, co trzeba było. Tak, chyba wziąłem to, co trzeba było. Nie jestem pewien, bo mi nie pokazało żadnej tutaj informacji na ten temat. Dobra, bierzemy znowu kryształki. Bardzo daleki mamy wystrzał z tego, muszę przyznać. Mamy wezwanie kawałek, okej. Okay. Muszę pamiętać, że tutaj były w ogóle wezwania. Tu byśmy zarobili hajsik, ale myślę, że idziemy po młot Dedala zdecydowanie, bo to będzie chyba raczej lepsza dla nas option. Proszę bardzo, proszę bardzo. Dzień dobry panu. Do widzenia. Kolejny. Niesamowite.
Więcej was matka może nie miała, czy coś? Nie jestem pewien, bo trochę was jednak tutaj przyszło. O, proszę! Ci tutaj są jeszcze gorsi. Pięknie. Co mamy zatem w mocie? Buzujący obrót, naładowany szpikulec. Ładowanie ataku obrotowego sprawia, że jesteś krzepki i pulsujesz krzepki. Otrzymujesz 30% mniej obrażeń, twoje ataki nie mogą zostać przerwane przez otrzymywanie obrażeń. Przytrzymaj atak specjalny, aby zadać do 200 obrażeń. Minimalny zasięg jest zredukowany. Weźmy to. Dobra, weźmy to. Okej. Okay. Co tutaj możemy kupić? Esencja życia. Możemy sobie przywrócić ten HP pasywny. Wystrzał zadaje 50% więcej obrażeń, ale to jest tylko na czas. Gwarantuje pojawienie się bramy chaosu, gdzie jest to możliwe. Przywróćmy sobie HP jak na razie. Mniam. Jak najbardziej mniam. No i co? Lećmy po kolejne wzmocnienie, myślę. Cholerny wiedźmy, że tak to ujmę. Dobra, ale dajemy radę, dajemy radę. Proszę bardzo, w kochaną wiedźmę naszą. To kolejny raz, proszę bardzo. I teraz tylko załatwić te czachy, które nam się tutaj czają. Atak jest mocniejszy, 15% szans. To, bierzemy to. Rozwalamy, żeby coś tam może dostać z tego. Mamy kluczyk, będziemy mieli gorszych przeciwników, ale da radę. Dobra, proszę bardzo tutaj w tego kolegę. Tych koleżków trzeba nam tutaj pozałatwiać jeszcze. Dobra, i tam jeszcze nam ktoś został. I piknie. Dwa klucze dostaniemy za to. Bardzo ładnie. Cieszy mnie ten fakt. Dar od Posejdona albo większa liczba życia. Pójdźmy w dar od Posejdona, bo tych darów byśmy potrzebowali troszeczkę jeszcze. Dobra, proszę bardzo. Pięknie. Łatwo możemy ich tutaj pobić sobie. Pięknie. To mi się podobało, że tutaj tak naprawdę plansza dorąbała. Zobaczmy, co ciekawego da nam Posejdonu. Co tam ciekawego mamy? Wzburzony wymach, zatapiający strzał. Wystrzał zadaje obrażenia obszarowe i odpycha wrogów. Boski wskaźnik. Jedna z przepowiedni Moir. Pójdźmy w same Moiry. Pójdźmy w takim razie w Moiry, bo skoro daje nam tyle tych Moir, to niech będzie. Zaraz chyba będziemy się mierzyć, moi drodzy, w takim wypadku z kochaną naszą... Nie, nie będziemy się jeszcze mierzyć. Okej, jeszcze mamy pół planszy w takim wypadku. Chyba na to wychodzi. Ale na razie tak, mamy Aresa i mamy Hermeska. Myślę, że chciałbym pójść bardziej w Areska,
bo on mnie jednak trochę bardziej jara. Szał bojowy. Po zabiciu wroga kolejny atak lub atak specjalny zadaje więcej obrażeń. Furia krwi. Gdy odrzucenie śmierci zostanie wykorzystane podczas tej potyczki, będziesz zadawać więcej obrażeń. To brzmi bardzo też dobrze. Klątwa bólu. Atak specjalny wywołuje zagładę. Myślę, że weźmiemy ten szał bojowy. Też ze względu na Moiry, ale też ze względu po prostu na to, że też założy się, że to znowu Meg. O. Jednak. Is it wrong of me that I'm somewhat honored to have garnered the attention of the Erinyes? Oh, I would say it's very wrong of you indeed. Okej. Okay. Witaj, kochana siostrzyczko. Dobra, krwawniki wykorzystane. Szlakby to. Dobra, w te krwawniki tutaj weźmy sobie. Troszkę z nią nie walczyliśmy. Więc troszkę mi wypadły rzeczy, które tutaj mogliśmy robić. Dobra, bijmy oczywiście tamtych, żeby tutaj sobie nie dawać radę. Dobra, jesteśmy wystarczająco daleko od niej. Nie za dobrze, troszkę nie za dobrze, ale dobra. I teraz nietykalność na ataki. Wiedziałem, że tak się niestety stanie, ale dobra. Dobra, muszę uciekać. Dobra, zabiliśmy przeciwnika, więc tutaj mamy akurat jeszcze to. Jakiś tam bonusik dodatkowy. Szlakby to. Pięknie. Nawet nie wiedziałem, że jesteśmy tak blisko już jej pokonania, więc bardzo mnie ten fakt cieszy. Szkoda tylko, że straciliśmy ten uaktualniony. Okej. Wpis ukończony. Wieczna włócznia. To musiał być niesamowity widok, gdy Lord Hades władał wieczną włócznią Veratą przeciw tytanom, spychając te potwory w otchłań wspólnie ze swoimi braćmi i siostrami z Olimpu. Pan zdążył już zamienić tę przerażającą broń na jeszcze większe widły z dwoma zębami, którymi lubi groźnie potrząsać, niekiedy zauważając ich przewagę nad trójzębem Lorda Posejdona. W przypadku którego twierdzi on, że jest jedynie kopią. Tymczasem Verata była świadkiem lepszych dni, niemniej jednak jest to broń stworzona na wojnę. Podejrzewam, że wojna zawsze odnajdzie tę broń. Przecież leży ona teraz w rękach następcy Lorda Hadesa, w którego władaniu mocno przypomina dwuzębne widły, jakie z czasem zaczął faworyzować Lord Hades. Ojciec i syn są do siebie podobni, chociaż pod tym względem. Jednakże coś związanego z Veratą nie daje mi spokoju. Gdy ją przenosiłem, miałem wrażenie, że była kiedyś moja. Absurdalne, wiem o tym, jednakże wyraźnie, niczym dotyk znajomego przyjaciela. Myśl ta ledwo jest warta zanotowania, ale skłoniła mnie do zastanowienia się, czy istnieją aspekty tej broni, których zupełnie nie rozumiem? Okej, mam jeszcze coś odnośnie bliźniaczych tam pięści, ale wieczną włócznię w takim razie mamy całkowicie. Dowiedz się więcej, zabijając 14 wrogów.
Wpis mam ukończony na temat ostrza. Okej, i zostały nam 2 HP. Więc całkiem maluśko. Ale najważniejsze jest to, że się udało. Więc lećmy do góry. Lećmy się tutaj zdecydowanie. To mi się podoba, że mamy tego Cerberka, ala. I teraz tak, przywróćmy sobie HP-ki oczywiście. I teraz tak. Nic niestety, nic Ariadny. Następny znaleziony dar będzie miał wyższą rzadkość. Zyskaj sobie przedmiot oferowany w studni Herona. Przywróć jedno życie od rzucenia śmierci. No właśnie, pocałunek Styksu by się przydał. Co my tutaj mamy? Złamany czubek włóczni. Po otrzymaniu obrażeń zyskujesz nietykalność na 1 sekundę. Odnawia się po 7 sekundach. To brzmi całkiem ok. I mamy jeszcze tutaj stara kolczasta obroża. Tutaj mamy od Cerberka naszego. Czy my mamy... Który my mamy wyposażony? My mamy szczęśliwy ząb. Automatycznie przywraca 50 HP, kiedy utraci wszystkie punkty życia. Raz na próbę ucieczki. Czyli teoretycznie to mi powinno było teraz zejść? Nie, bo to jest ząbek od naszego tego, kolegi szkielecika. Jeśli się nie mylę. Zadawane przez ciebie obrażenia zwiększają się o 1% za każdym razem, gdy wygrywasz potyczkę bez otrzymania obrażeń. Aby podnieść rangę wygrania następującą liczbę potyczek 25. Działają przy dodatkowej ilości potyczek. Otrzymujesz 150 do wydania w dowolny sposób raz na próbę ucieczki. Weźmy to. I... nie, niestety nie będę miał niestety tego. Okej, okay, i zobaczcie, teraz mamy zablokowane to, ale dobra. Dobrze, 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 nie ma problemu. Przynajmniej będziemy mieli dużo kasy na później, a jakoś sobie z tym poradzimy, co tam będzie nas czekało. No i tyle tartaru, tak, dokładnie tak dobrze powiedziane. Teraz czekać na nas będzie potyczka z Hydrą. Asphodel, bardzo mi się podoba wygląd Asphodel. Muszę przyznać, że Asphodel wygląda nieziemsko. Tak, raczej wróciła, mój drogi, zagrył się. Zagi. Zagiragiragi. Lećmy zatem. Dostaniemy dar od Hermesa. Mam nadzieję, że to będzie coś w sumie na tempo. Byłoby całkiem zgrabnie i ładnie, muszę przyznać. A, ja muszę pamiętać, że ja tutaj nie mogę wypadać na ogień w ogóle. Pięknie. To było szybciutkie. Podoba mi się to, jak mamy dużo tych kwestii. Szybkie względy. Boski wskaźnik ładuje się automatycznie. Wystrzałowy sprint. Po odskoku chwilowo stajesz się krzepki i poruszasz się o 100% szybciej. Po odskoku. Okej. Ale chyba myślę, że chciałbym względy tutaj zrobić. Żeby nam się ten wskaźnik ładował szybciej po prostu, bo to będzie jednak fajna opcja. Mamy więcej kasy, mamy wzmocnienie, pójdziemy w wzmocnienie. To on! Thanatos, oto powróciłem! Okej. Okej, chłop mi widzę zabiera tutaj cele moje. Szlak, jeszcze odrzucono śmierć. No ale trochę chaotycznie jest faktycznie. Jak to wyszło? 15 z ja zabiłem, a Thanatos mniej.
Jesus, muszę się wzmocnić, dobra. Co my tutaj mamy? Szał bojowy. Po zabiciu wroga kolejny atak lub atak specjalny zadaje tam więcej. Wsparcie uwalnia polującą strzałę. Okej, okay, wystrzał zadaje obrażenia. Weźmiemy to. I dostaliśmy hapeki od niego, okej. Okay. Thanks for the vote of confidence there, Than. You're very welcome. Now I better get back before Lord Hades catches on to this. Good path. Prawie nam się udało tak naprawdę u niego zyskać więcej ten. Pamiętam, że było osiągnięcie za to, żeby mieć o 15 tam chyba więcej zniszczeń od tego, niż on mógłby je zrobić. Więc chciałbym to kiedyś zrobić. Dobra, chcę tutaj ich zachodzić jako tako. Dobra, proszę bardzo. Po tym koleżce już jest tak naprawdę teraz. Do widzenia panu. I teraz jeszcze z tobą się musimy tutaj... O kurczę, to jest jeszcze znacznie dalsza część planszy. Do widzenia panu. Dobra, mamy szał. I proszę bardzo. Uaktualniony. Co my tu mamy za uaktualnienie? Kryształy albo tutaj serce. Wpis ukończony. Tutaj ich życiowa esencja została zamknięta we wciąż bijących skorupach, które obdarzą mocą centaurów ich posiadacza. Czy jakiekolwiek centaury nadal pozostają przy życiu, aby ubiegać się o te artefakty, jest póki co niejasne. Podoba mi się fakt, że cały czas tutaj mamy te informacje odnośnie tego, co tutaj dostajemy. Próba skarbu. Zdobądź do 100 monet. Możemy. Czemu by nie? Pięknie. Dziękuję bardzo. To było ładne, szybciutkie, to mi się podobało. I tutaj mamy jeszcze możliwość zakupu czegoś. Pasywne, odzyskaj 10% HP przy wejściu do komnaty. Hydralite, podoba mi się nazwa tego. Zadajesz 50% więcej obrażeń, uderzając wrogów od tyłu. Zyskaj losowy przedmiot oferowany w studni Harona. Weźmy sobie to. Weźmy sobie to, resztę kasy sobie zachowajmy, bo Anusz, widelec, coś dostaniemy ciekawego za niedługo. Mamy Atenę, mamy Posejdona. Myślę, że pójdziemy w Atenę. Myślę, że chciałbym pójść w Atenę, zobaczyć, co ona nam tutaj ciekawego zaoferuje. Tak, ponownie mamy tutaj tą jakże cudowną zabawę. Dobra, załatwmy tutaj ciebie. Dziękuję bardzo. Ładnie giną, ładnie. Dobra, tam nas atakuje na razie Asphodel trochę. Lawką, ale dobra, najpierw się pozbądźmy tutaj tego kolegi. Okej, podoba mi się fakt, że on sam tam się dowali trochę.
i teraz my go dokończymy. Zobaczcie, jak ładnie tam pasek wzrósł. Ale on mi spada teraz. Dlaczego on mi spada? No dobra. There is no shame in your upbringing. Many of us on Olympus, we likewise were born and raised under the strangest circumstances. Someday I'll have to tell you about mine. Okej. Co my tu mamy? Widzę, że od niej nie mamy nic odnośnie Moir, więc możemy sobie wybrać co tylko chcemy. I widzę, że każda z tych rzeczy działa nieco inaczej. Święta Tarcza, gdy otrzymasz obrażenia, zadajesz obrażenia wrogom wokół ciebie i chwilowo odbijasz ataki. Odskok zadaje obrażenia i może odbijać. Atak specjalny jest mocniejszy i może odbijać. Myślę, że weźmiemy ten boski odskok. Tak, to się zdecydowanie przyda nam. Lecimy po kluczyki w takim wypadku. Dzień dobry Państwu. Okej, ten tutaj już stracił tarczę, więc jak najbardziej tutaj zbijemy. Dziękuję bardzo. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Gdzie ty jesteś, koleżko? Zdecydowanie te uderzenia od tyłu nam dużo robią. Cudnie. Tą bombkę mogę się jej pozbyć tak na wszelki. Nie ma co ryzykować, żeby nam się coś tutaj nie udało. Tutaj się to wszystko pochowało, dziadostwo całe. Do widzenia. Poprosimy o kluczyki, rozwalmy sobie tutaj oczywiście wazy, bo coś tam może z nich nam ładnego skapnąć. No i dobrze, co my tu mamy? Mamy sklep Harona. Znaczy, co ja gadam, sklep Harona. Mamy kryształki, mamy mroczne te kryształki. Myślę, że pójdę w te tym razem. A i tak widzę, że będziemy mieli jakiegoś elitarnego przeciwnika, więc bring it on. A mamy te dziadostwa, okej. Proszę bardzo. Tak naprawdę cały czas wystarczy, że będę dobrze się odbijał. Znaczy dobrze ten. Że będę dobrze parował tutaj te ataki w taki sposób i będzie super opcja. Proszę bardzo, kryształki. Kryształki, kryształki, kryształki. Co my tu mamy następnego? Od Artemidy albo możemy pójść do Harona. Włos znowu naszego kotka. Właśnie. Fun fact, dla tych, którzy z was oglądają tę serię jakby od początku jakby tej serii i nie widzieli tej długiej przerwy pomiędzy tym a poprzednim odcinkiem, mieliśmy okazję nie dość, że zamieszkać w innym miejscu, Raven miała okazję się do mnie wprowadzić już. I tu mamy kotka, więc myślę, że od czasu ostatniego Hadesa trochę się pozmieniało. Ale tak, dobra. Zastanawiam się nad tą Artemidą. Bo Harona myślę, że i tak my dostaniemy tak naprawdę przed tym. Więc dobra, pójdźmy do Artemidy. Wolę oszczędzać kasę i ewentualnie wydać jej więcej raz a porządnie, niż tutaj mieć takie sytuacje. Aha, ale to jest dar tuż przed walką, prawda?
To jest chyba dar tuż przed walką. Dobra, jako i tak sobie damy radę. Ostatni opór. Odrzucenie śmierci przywraca więcej HP niż zazwyczaj przywraca jedno życie. To wygląda bardzo dobrze. To wygląda bardzo dobrze. Mamy uaktualniony dziennik odnośnie Ateny. Niektórych rzeczy... Wpis ukończony, okej. Niektórych rzeczy jestem pewien, a jedna z nich to... Za moich śmiertelnych dni wiele było takich razy, gdy moja włócznia trafiała do celu dzięki Pallas Atenie. Jest przychylna tym, którzy mają podobne usposobienie do mojego i wolę myśleć, że jej wysiłki trzymają brutalne popędy Aresa i przyrodniego brata w ryzach. Jeśli ktokolwiek na Olimpie byłby w stanie zmniejszyć przepaść pomiędzy moim panem a nimi samymi, byłaby to ona, choć nawet pomimo całej swojej mądrości nadal nie jestem pewien, czy jest w stanie pokonać upór mego pana. Okej, nie pamiętam tylko, kto to pisał, jeśli chodzi o ten cały kodeks, ale... O Jezus Maria, sobie jeszcze HP-ki odwaliłem. Moi drodzy, czas na hydrę. Która to będzie hydra? Bo pamiętam, że było jej parę rodzajów i to jest chyba ta strzelająca. Zobaczymy. Nie, to jest ta, która najlepsze ma ataki tutaj dla nas. Ja cię sunę, dobra. Ma nietykalność teraz, kochana. A my mamy odbicie na szczęście, jeśli chodzi o tam główne ataki, więc to jest good bardzo opcja. Okej, ona może nam pójść bardzo łatwo na szczęście. Lernejska hydra to jest, lernejska, okej. Jeszcze? Jeszcze została jakaś chyba? Nie, aha, tylko po prostu czekaliśmy, aż tutaj się zdecyduje na to, że jednak chce nas atakować. Dobra, krwawniki wracają do ciebie, kochana. Dobra, mamy wyzwanie. Dobra. Dobra, tu jesteśmy w miarę bezpieczni, okej. Dobra, ona sobie tam weźmie to, ale my zaczekamy troszeczkę chwilkę, żeby tutaj nam było w porządku. Mogę tak naprawdę czekać w sumie w tym miejscu, bo to jest ładne teraz bezpieczne miejsce tak naprawdę. Na moment, w którym nam się ten pasek mocniej załaduje, żebyśmy wsparcie od Artemidy mieli całkiem ładne. Dobra, tutaj się udało. Dobra. Proszę bardzo, Artemido. Podoba mi się to, jak Artemida załatwiła ją jednym, kurczę, atakiem. To mi się bardzo podobało. I nie straciliśmy, moi drodzy, odrzucenia śmierci. Więc cudownie, moi drodzy. Wracamy w takim razie do miejsca, które sen z powiek mi do tej pory spędza. Nie odważyłbyś się. I'm not sure about it. Co my tutaj chcemy tym razem wybrać? Atak specjalny, atak...
Atak specjalny oraz wystrzał zadają 5% obrażeń, jeśli nie są wzmocnione przez dar. Następny znaleziony dar będzie pochodził od Dionizosa. Możesz wejść do bramy chaosu bez utraty HP. Zyskujesz 1% szybkości ruchu i szansę na unik za każdym razem, gdy szybko wygrasz potyczkę. Znaleziony dar będzie od Artemidy. Od Aresa. Tutaj mamy zwiększenie po prostu daru moc, możliwości. Tu szkoda, że ten szczęśliwy ząb wykorzystałem. Myślę, że ten szczęśliwy ząb, nie warto iść w niego na sam początek. Warto iść w Hypnosa zdecydowanie, żeby na samym starcie to mieć, a dopiero potem w resztę. Czy może bym chciał zadać 20% obrażeń, kiedy masz 35% HP lub mniej? Kolczyk z czaszki. Mamy jeszcze przebity motyl. Przez ciebie obrażenia zwiększają się o 1%. Ewentualnie tutaj. W ostatniej potyczce każdego regionu podziemia otrzymujesz 0 obrażeń podczas pierwszych 4 uderzeń wrogów. Okej, okay, weźmy sobie to może w takim wypadku. Przy okazji sobie podniesiemy rangę. Od Eurydyki. Patrokles. Po otrzymaniu obrażeń zyskujesz nietykalność na ten. Nie, chcę wziąć to w takim razie. Weźmiemy sobie to i mamy studnię Harona. Natychmiast zyskujesz hajsik. Gwarantuje pojawienie się piekielnego skarbu, gdzie jest to możliwe. Skrzynie ze skarbami o wartości tym wyższej, im szybciej zabijesz wrogów i ich pilnujących. Przywróćmy sobie HP-ki, weźmy to i cała reszta niech nam tutaj zostanie taka, jaka jest. Lećmy, moi drodzy. Kontynuujmy naszą wyprawę. Mamy, moi drodzy, Elysium, którego do tej pory nam się nie udało zrobić. Bardzo miałbym na to nadzieję, że się to tym razem uda. Elysium. To jest niestety miejsce, którego do tej pory mi się nie udało przejść ani razu. Idźmy wzmocnienia. HP-ków uważam, że mamy całkiem sporo. Pójdźmy ze wzmocnienia tutaj naszych możliwości. Dobra, proszę bardzo. O, szlak by to, jak mnie tam uderzyło coś nieładnie. Okej, dobra, od tyłu uderzenie poszło. A, no tak, Jezus Maria, zapomniałem, że to wygląda w ten sposób, że ja muszę to bić jeszcze potem. Zapomniałem, że ja muszę to potem jeszcze bić. Dobra, co my tu mamy? Szał bojowy, 151. Szał bojowy nie przydaje się na bossa. Oskok mu zadaje obrażenie i może odbijać. A tak jest mocniejszy, ma 15% szans na uderzenie, na zadanie uderzenia krytycznego. Weźmy to. Dobra, gdzie mamy przejścia dalej? Przejścia dalej mamy gdzieś chyba w tę stronę. Tak, młot Dedala. Oczywiście, że Dedala weźmiemy, bo to nam może fajne rzeczy tutaj dorzucić. Do pomocy tak naprawdę. Dobra, ładnie załatwieni. Proszę bardzo. O! To coś pamiętam, to by potrafiło mocno, szybko walczyć. Dobra, ale jest git. Co my tu mamy? Buzujący obrót. Ładowanie ataku obrotowego sprawia, że jesteś krzepki. Wydłużone pchnięcie. Atak ma większy zasięg i zadaje 40% obrażeń odległym wrogom.
Zdecydowanie tak. I mamy uaktualniony młot Dedala. Mamy wpis ukończony. Mistrz rzemiosła, zwany Dedalem, nie miał sobie równych, więc nie bez przypadku Lord Hades osobiście wybrał go spośród wszystkich zjaw przebywających pod ziemiach, aby ten wykonał jego polecenia przez całą wieczność, gdzieś w świętym Elysium. Po zaprojektowaniu połączonych komnat w całym Tartarze, a nawet planu domu Lorda Hadesa, Dedal odstawił na bok swoje własne narzędzia tak, aby teraz to inni mogli wykorzystać dokonywać starannych zmian stosowanych do jego poziomu geniuszu. Okej. Okay. Co my tu mamy? Mogę wybrać sobie dwa, albo wziąć jeden od Hermeska. Moglibyśmy pójść w dwa, no tym bardziej, że to jest Posejdon i jeszcze Atena. Pójdźmy tędy, moi drodzy. Tutaj mamy Bajo-Jajo. I co my tutaj mamy? A, tutaj musiałem wybrać chyba. Czyją dwa tutaj wybrać? Czy my chcemy Posejdona? Myślę, że chciałbym Atenę. Dumna postawa. Zaczynasz po każdą potyczkę z częściowo wypełnionym boskim wskaźnikiem. Zdecydowanie tak. I Posejdon teraz będzie niezadowolony. W porządku, cichaj tam. Ta fala tutaj cały czas jakaś lata mi nieładna. Okej, widzę, że wraca ta fala. Już uciekamy przed nią. Szlak. Cholerna fala, która tutaj lata. Czy ona już może zniknąć? Dziękuję bardzo. Wiesz co, Posejdonie, wal się. No trochę właśnie przytoczy, bo straciłem HP-ki, ale okej. Okay. Wzburzony wymach, atak specjalny zadaje więcej obrażeń i odpyka wrogów. Boski wskaźnik ładuje się szybciej, gdy otrzymujesz obrażenia. No, super. Weźmy losowy zestaw w takim wypadku tutaj, tych możliwości. Przynajmniej odzyskamy sobie troszeczkę skarbów. Trochę HP-ków. Nie idę na lepszego broga, tym razem pójdziemy do Artemidy. Tym bardziej, że Artemida da nam tutaj raczej coś fajnego, dostosowanego do naszych potrzeb. Tych to ja mogę dostawać tyle, ile tylko dusza zapragnie tak naprawdę, bo oni na tyle nie są jakoś mega bardzo źli. Dobra, ubici. Dobra, proszę cię bardzo, koleżko. Bijemy tutaj ciebie ładnie i teraz kolejne mamy jakieś rzeczy tutaj nieładne. Mamy chłopa starczą niestety, dobra. Najpierw pozbądźmy się tego Rydwanu, bo mi tutaj będzie spędzał sens powiek, nieładnie.
Dobra, uderzenie od tyłu, cudownie, teraz już będzie po nim. Dobra, ja potrzebuję wymienić słuchawkę w ogóle, moi drodzy, bo słyszałem, że mi się ona rozładowuje powoli, więc akurat sobie wymienię. I zobaczmy, co ciekawego dostaniemy od Artemidy. Śmiertelny wymach. Atak specjalny jest mocniejszy i ma 20% szans na uderzenie krytyczne, ale nie ledwo co używamy ataku specjalnego. Znak łowcy. Po zadaniu wrogowi uderzenia krytycznego, inny wróg w pobliżu otrzymuje naznaczenie. Wszystkie zadawane obrażenia mają szansę być uderzeniami krytycznymi. Szansa na uderzenie krytyczne 2%. No myślę, że weźmiemy to naznaczenie. Myślę, że to będzie troszkę sensowniejsze. Czy mam tutaj jakąś opcję na odzyskanie HP? Chyba nie bardzo, chyba nie bardzo. Czy jakiś sklepik od Harona albo coś podobnego? Mamy ten! A no tak, będziemy mieli tutaj teraz gadkę z tym. Co tutaj mamy w ogóle za posążek? Nie mamy posążku, okej. Nie przebiegnę ten sposób, dobra. Chodźmy tutaj do naszego kolegi. Patroklesie, dziękuję ci bardzo. You have no power to release me from this coil, I'm afraid. So just go on about your business and leave me to mine. Pocałunek z tych supremium, przewróć wszystkie odrzucenia śmierci? Nie, biorę to od razu. Od razu biorę to, bez bata. Od razu bez bata biorę to. I witamy Haronka naszego kochanego. Mamy dużo kasy u ciebie, więc od razu kupię wszystko, co tylko masz tu dla mnie. Śmiertelny wybach, instynkt łowcy. Boski wskaźnik ładuje się szybciej, gdy zadajesz uderzenia krytyczne. Rany wylotowe. Wrogowie otrzymują obrażenia, kiedy wypadnie z nich krwawnik. Myślę, że instynkt łowcy będzie całkiem git, chociaż... Atak specjalny jest mocniejszy, ale to atak specjalny. Nie. To weźmiemy. Jeszcze kasę dostaliśmy tutaj z banka u Harona. Dobra. A ja widzę, że tutaj jeszcze mamy jakieś opcje na to, że jeszcze tutaj nie kończymy jakby zabawy. Co tam, Haronku? Jak zwykle, gadatliwy. Dobra, idziemy po nektar w takim wypadku, bo nektarków jak najbardziej chcę mieć dużo. Proszę bardzo. To mnie nieładnie uderzyło niestety. No tutaj nieładnie nie trafiałem w nich. Dobra, tamten był naznaczony akurat, więc cudnie. Ten jest naznaczony, tamten jest naznaczony, okej. Do widzenia. Tam jest ten starczą, co mi się bardzo nie podoba. Nienawidzę tych starczą. Dobra, załatwiony. Proszę bardzo, Artemidko, mi tu pomóż. Dobra, hapeki by się trochę przydały nam. Troszeczkę by się nam hapeczków przydało jakichś cudnych. Co my tu mamy? Mamy tutaj hapeki, więc polecimy tutaj. Okej, to mi się podoba fakt, że mamy dużo wiedźm.
Byle jak najmniej tak naprawdę tych, byle jak najmniej tak naprawdę tych, co się mogą ponownie spawnować i będzie cudnie. Aha, no to tu powiedziałem, wykrakałem akurat, bo mamy kolegę, który się potrafi spawnić. Dobra, i co my tutaj jeszcze mamy? Mały rydwanek, do widzenia. Większe wyzwanie, proszę bardzo. Tutaj mamy jakichś łuczników. Ja zapomniałem, że jeszcze byli tu łucznicy. No właśnie. I pięknie, a ich mnie strasznie nas spędzi. Jesus, potwornie mi ją spędzi. Mamy Harona ponownie. I mamy wzmocnienie. Pójdziemy do Harona, bo chciałbym sobie HP-ki jakieś przywrócić. I czy to będzie ostatnia? Tak, już chyba słychać arenę. Tak, mamy arenę. Stać mi na wszystko. Więc bierzemy jak najbardziej wszystko. I co mamy od Ateny naszej? Boski wymach. Atak specjalny jest mocniejszy i może odbijać. Masz zwiększą odporność na obrażenia od ataków wrogów. I oślepiający błysk. Umiejętności, które mogą odbijać, czynią także wrogów osłoniętymi. Osłonięcie. Przez 5 sekund ofiara otrzymuje dodatkowe obrażenia przy uderzeniu od tyłu. Myślę, że weźmiemy skórę z brązu. Dobra. I moi drodzy, trzymajcie kciuki. Bo jeśli się uda, to to będzie pierwszy raz, jak przejdziemy Elysium. Więc ruszamy. Asterius, Theseus. Aha, the fiend comes crawling back once more, drawn as he is, much like the unassuming moth onto the flame of righteousness. Tak. Oh no, not the flame of righteousness. Are you finished? Let's get this started. I've come a long way. Hear that, Asterius? Our fiendish visitor is begging us for mercy. Begging us, no doubt, to drop our guard. Together now, my friend, let's vanquish him, and may the glory of Olympus guide us. Oczywiście od razu lecimy w Asteriona, z tego co pamiętam. W Minotaura dokładnie, nie ten. Okej, dobra. Dobra, tutaj mamy te krwawniczki. Chcę w miarę podobnych odsłabić z chapeczkami. O Jesus, strasznie słabo. Bardzo słabo. Dobra, co on dostanie? Dobra, sporo oberwał na szczęście. Dobra, jak to wygląda tutaj? Teoretycznie mogę próbować przetrzymać trochę te walki zawsze. Tym bardziej, że mi się wskaźnik wypełnia bardziej dzięki temu. Dobra, wskaźnik tam mi się wypełnia coraz bardziej.
Proszę bardzo, większe wyzwanie. Okej, okej, Dionizosa on ma. To dobrze, bo Zeus byłby znacznie gorszy. Jeśli mnie pamięć nie myli. Szlak. Dobra, chcę tę walkę wziąć jak najbardziej na przetrzymanie. Noż. Dobra, szczerze przyznam, mam ochotę Tezeusza najbardziej zabić tutaj. Dobra, większe wyzwanie. Minotaur spada? Nie pada. Ej, niedobrze, niedobrze. Pierdzielone Elysium. Dokładnie, mój drogi. To jest jeden wielki zły byk. O Jezus, emocje ze mnie będą schodziły przez dłuższy czas, bo czuję, jak mi serce dudni. Ktoś tu przybył, a to nie byłem ja? Okej. Glad to keep things interesting. Look who's back. Witaj, ojcze, witaj. The lounge is all tidied up. Your house contractor there is quite efficient once you muster up the necessary funds. You should try it sometime. Are you expecting words of thanks because you paid the contractor to fix a bit of devastation that you caused? I fear it shall take rather more than that. What if I replaced every furnishing in this blasted place? Would you treat me any better then? I suppose, boy, that there's only one way to find out. Though I suggest you save yourself the trouble. Oh, it's no trouble at all. Jak milusio. Co my to mamy w takim razie? Mamy dużo rzeczy. Stołek muzyczny. Specjalny przedmiot umożliwia odtwarzanie fragmentów muzyki ze skarbca. Mroczniejsze pragnienie. Renowacja podziemiach. Mroczne pragnienie twoich broni zapewnia także plus 20% kryształów. Okej, mamy wielką salę. No to są jakieś wykończenia. To były jakieś po prostu rzeczy, pamiętam, typowo bardziej do wyglądu. Sala zachodnia. Tam są jakieś po prostu pierdółki w sumie. Sypialnia. Fotel atrakcyjny. Dekoracja sypialni. Miejsce dla jednej lub kilku osób. Jeśli mogą usiąść. Okej. Okay. Ale tu mamy te zlecenia. Komnaty mogą zawierać urny z 15, większe łupy. To by było fajnie móc wziąć. No i przede wszystkim mamy też to mroczne pragnienie. A tu niżej mamy jeszcze utrzymanie zwycięzcy. Renowację podziemia, jak nagradza po pokonaniu bossów podziemi. Podnoszenie z nagrody za komnaty daje ci też plus 5 HP. Podnoszenie kluczy jako za nagrodę daje ci też plus 1. Władza Moir, szansa na osobną zmianę nagrody następnej komaty. Okej, to coś nowego. To coś nowego. Mamy Nyx. Nyx jeszcze nie mieliśmy okazji dawać. Okej.
Biedna Duza, cały czas ma robotę. Poor Duza. Dobra, Nyx, ja bym chciał z tobą móc zagadać jakoś. Chyba muszę się oddalić jakoś mocniej. Co tam, kochana? O, jak słodziusio. There's no returning to the way things used to be, Zag. Now, can I offer you some words of advice? Get over yourself and get ready to die out there next time we meet. Tak. Śmierć czy coś tam. Kryształy. To jest oferta limitowana za krew, ale to są rzeczy, które... Krew, z tego co pamiętam, jest raczej czymś, co bardzo rzadko nam tu wchodzi. Wolę chyba raczej pójść w nektar i chtoniczne klucze. Tym bardziej, że w sumie mamy trochę też kryształków. Ale zobaczymy. Na razie nie biorę. Jakaś osóbka, widzę, tam jest. Czy mogę tobie dać, kochana? Nie mogę i dać. Noż co za. Inspirujące dla niego jest to. Though that's a rather bold insinuation, Zagreus. I don't know that I've the will for that. I need some time to think. Is that all right? Of course. Okay. Czy my mu mieliśmy okazję... który to był przycisk? To było C. Orfeuszowi, zobaczcie, nie mieliśmy okazji dawać. Achillesowi nie mieliśmy okazji nic dawać. Syzefowi mieliśmy. Eurydyce. Patrokles też od nas dostał. Cerberek tak samo. Duza też. Kostek tak samo. Więc powinniśmy, moi drodzy, dać Orfeuszowi albo Achillesowi, ale chyba mam ochotę bardziej dać to Achillesowi, który z tego co pamiętam był gdzieś tutaj. Ha. Ale mamy Thanatosa tutaj. Always happy to oblige, especially when it causes me to risk my station, to risk everything I've worked for. Uaktualniony. Pomimo, że to mój pan zarządza podziemiami, to Thanatos jest śmiercią, bratem snu, narzędziem wysyłającym śmiertelników do podziemi. Bardziej spokojnie, aniżeli brutalnie, zważ proszę, jako że sam go nie spotkałem, gdy nadszedł mój czas według zamysłu Aresa i Apolla. Okej. Okay. Szkoda tylko, że Achillesa minęliśmy. Chociaż mamy dwie Ambrozje tak naprawdę, więc... I tak później będziemy mogli mu ten... móc to sprezentować. Więc proszę bardzo, mój drogi. Hey mate, here. I got this from my favorite court musician. Oh my, but you can't simply be this kind to me without retaliation on my part, my friend. And so in turn, I have a gift for you. Może muzykę? Dostaliśmy serducho i... odległe wspomnienie dostaliśmy, upominek kolejny. Ciekaw jestem, co on tam będzie robił ciekawego. Sobie potem zobaczymy. Duzi już dawaliśmy, więc całkiem fajnie. Jedynie co, to tylko Achilles nam został. No i jeszcze dwie jakieś... nie, trzy postaci. Trzy postaci, jeszcze jeden bóg. Więc to jest tak. Dobra, moi drodzy. Myślę, że nie będę wydawał jako tako na razie tego, co mamy. Myślę, że będę chciał to zbierać, ale mamy zdecydowanie dużo. Przepowiednia wykonana. Co my tutaj mamy? Stare klątwy. Udało nam się dostać wszystkie. Czy nie ma ucieczki? Syn Boga Umarłych pewnego dnia uwolni się z królestwa. Tego nie mamy. Brakuje nam tutaj jeszcze Bogini Mądrości. Brakuje nam Strzał Falangi i Wspaniałej Riposty. Tutaj brakuje mi nam jeszcze paru od Zeusa, czterech od Posejdona, bardzo dużo od Artemidy, ten, od Afrodyty, co ja gadam. Niedużo nam brakuje od Boga Wojny, Klątwa Zemsty i Tnący Strzał tylko. Tak samo jak i Bogini Łowów nasza Artemida, brakuje nam tylko trzech. Szczerze przyznam, że Artemida miała naprawdę ładne, fajne rzeczy, to mi się podobało, a i wsparcie było cudowne. Będę chciał z pewnością wykorzystywać jej wsparcie znacznie częściej. Pijackie uderzenie mamy bardzo mało od Boga Wina. Od Hermesa też nam troszeczkę brakuje.
Brakuje nam jednego piekielnego oręża, ale chyba, moi drodzy, jeśli się nie mylę, to my piekielny oręż możemy lada moment ogarnąć sobie. Łuk poszukujący serc. Pewnie zdobędzie wszystkie ulepszenia dodala przeznaczone dla Korochnachta. Okej, dla tarczy, dla wiecznej włóczni, bliźniaczych pięść. Proste zadania. Pewnego dnia zatrudni wykonawcę domu, aby ten wykonał różne usługi renowacyjne. Okej, a tutaj mamy rzeczy, które już się nam udało zrobić. To wiecie co, moi drodzy? Ja polecę tutaj na szybciutko, bo jeśli się nie mylę, w tym momencie stać nas na kolejną broń. Unicestwi wszystkich, którzy mi się sprzeciwiają. Aha, i my tu mamy przeładowańsko, zobaczcie jakie. Czyli to wygląda tak, pakujemy magazynek cały i spierdzielamy. Magazynek cały, spierdzielamy. O! Okej. No i R-ko możemy przeładować w trakcie sobie. Okej. To będzie całkiem ciekawe. Zobaczmy tylko, co ciekawego dostaliśmy od naszego tutaj... Tu mamy. Zadaje 10% obrażeń odległym wrogom. Okej, to mi się w miarę podoba. To mi się w miarę podoba. Muszę pamiętać, żeby na sam start brać następne rzeczy coś innego. Myślę, że... Chciałbym na sam start zawsze brać chtoniczną sakiewkę albo coś... A gdybyśmy tak brali przebitego motyla... Przebity motyl nie jest taką złą rzeczą tak naprawdę, patrząc na to, że na samym początku mamy dosyć łatwe raczej walki, więc może postaramy się wziąć ten. Kolekcjonuję oręże, w ogóle dostałem teraz osiągnięcie, mi się teraz wyświetliło. Odblokuj wszystkie piekielne oręże. Weźmy sobie od razu, ogarnijmy tutaj to. Gdzie to mamy, gdzie to mamy? A, tutaj mamy, już na samej górze. Proszę bardzo. Tutaj mamy też to lusterko całe nasze. Głębokie kieszenie. Zaczynasz każdą ucieczkę z domu z Hadesa z dorobnym bogactwem. 10 na rangę. Mam jeszcze grubą skórę. Zwiększa twoje całkowite życie plus 5. Odblokuj talenty. Odkryj dwa nowe talenty ukryte wewnątrz lustra nocy, a może ukryte wewnątrz ciebie. Myślę, że zrobimy to. Co tutaj mamy? Książęce przywileje. Zadajesz więcej obrażeń wrogom z dotkniętym co najmniej dwoma efektami klątwy statusu. 20% na rangę. I względy Olimpu. Zwiększa szansę, że dar będzie rzadki. 1% na rangę. Okej, a co mamy tutaj? Mroczny instynkt. Zwiększa szansę na nagrody, takie jak... Okej, to mi się podoba. Ulubieniec rodziny. Zadajesz dodatkowe obrażenia za każdego boga Olimpu, którego dary posiadasz. Okej. Więcej obrażeń, kiedy twoje całkowite życie wynosi 80% lub więcej. Okej, głębokie kieszenie. Tutaj mamy całkiem fajne rzeczy, jeśli chodzi o te. Ale pamiętam, że tutaj trzeba było... Zrestytuj talenty, odzyskaj wydaną one talenty, rezygnując z korzyści, które dawały. Chtoniczna żywotność, regeneracja ciemności. Przywraca trochę twojego HP, gdy zbierasz kryształy ciemności. Okej, odrzucenie śmierci. Niezłomne odrzucenie. Przewraca 30% powstrzymując śmierć, kiedy skończy się twoje całkowite życie raz na komnatę. A co jest drugie? 50% powstrzymując śmierć. Czyli ta strona jest, powinna być teoretycznie łatwiejsza dla nas. Okej, możemy sobie wydać tutaj dwa razy na to. I tutaj jeszcze raz i niech będzie to w ten sposób zrobione. Okej. Dobra, moi drodzy, myślę, że w tym ładnym miejscu się pożegnamy, bo całkiem ładnie to wszystko wygląda. Czy możemy odpocząć? Pośpię po śmierci. Myślę, że w krainie śmierci może być to dosyć trudne, mój drogi Zagu. Tak więc, moi drodzy, jeśli to nic tak wam się spodobało, zapraszam was wszystkich serdecznie do komentowania, bo na waszym odzewie zależy mi najbardziej. Całkiem ładnie udało nam się dotrzeć do Elysium tak naprawdę w godzinę, coś takiego.
Więc tu ładnie nam raczej poszło. Będę musiał spróbować porobić jakieś rzeczy, które faktycznie będą nam się ładnie kombowały od danych bogów, ale podobało mi się, co mieliśmy tutaj i z wielką chęcią będę próbował dalej. I moi drodzy, jeśli to nic wam się spodobało, zapraszam was również do lajkowania oraz subskrybowania, żebyście mogli być na bieżąco z taką oto właśnie serią jak Hades, albo Hades 2, który też na kanale powinien się teraz pojawiać. Ale nie tylko. Staram się na kanale nagrywać głównie gry indie, ale różnego rodzaju horrorki, czy też innego typu materiały na kanale też znajdziecie. Więc mam nadzieję, że coś tutaj dla was będzie, będziecie się miło bawić i być może zostaniecie z nami na nieco dłużej. Ja, moi drodzy, wracam pod kamień i do zobaczenia następnym razem. Papatki!